Dzień dobry, vlog! Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. My dzisiaj zaczynamy vloga z Łodzi, a dokładnie z mojego pokoju, który był kiedyś moim pokoikiem, a teraz obecnie jest sypialnią moich rodziców. I tutaj nam oddali na ten pobyt jakby sypialnię, no bo wiadomo, że mamy pełno rzeczy, tosiaka. No i tu nam jest wygodnie, tu mamy taką kołyskę dla Tośki, więc ona sobie tam śpi. No wiadomo, tu ją przewijamy i tutaj mamy tam swoje, wiecie, takie pierdu. No bo z dzieckiem niestety powiem wam, że albo niestety, wczoraj jak zniosłam rzeczy do samochodu, to się załamałam. I my tylko przyjechaliśmy tutaj na 3 dni, a rzeczy było tyle, że zastanawiam się, jak my się spakujemy, jadąc na 4 dni w górę w przyszłym tygodniu, bo wyjeżdżamy dokładnie w czwartek rano. Tak. Ale chciałam wam coś pokazać, bo moja mama poszła do piwnicy razem z tatą i odnaleźli, słuchajcie, moje rzeczy. Tak, moje rzeczy, które ja nosiłam, jak byłam dzieckiem i zabieram to. Mama mi to wszystko wyprała. Zabieram to, chciałabym to ubrać Antosie i zrobić jej zdjęcia takie pamiątkowe, bo jest to dla mnie ogromny sentyment. Teraz wam pokażę, co my tu mamy. To jest tak, moja laleczka, moja ulubiona laleczka. Ona miała inne ubranko, tylko mama mi kiedyś uszyła nową taką sukieneczkę dla niej, ale to była moja ulubiona lalka, taka szmaciana. Ja ją kochałam po prostu. I zabieram ją dla Antośki, bo to na pamięć. Na pamiątkę, na pamięć. No i tu są moje ubranka. Ja proszę, taka bluzeczka. Mamy taki kaftanik. Ten kaftanik nosił w ogóle mój brat i ja. Troszeczkę mój braciszek, troszeczkę ja, więc jestem ciekawa, czy w ogóle Tosia się jeszcze zmieści w ten kaftanik. Tu mamy sukieneczkę, którą też ja nosiłam, jak byłam dziewczynką. Maluteńką. Taką niebieściutką. O, a tu mama, proszę zaglądać. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu mamy śpioszki, które moja mama uszyła dla nas. To tylko były moje, czy Tomka też? Nie, twoje. No tak, to tylko ja chodziłam w takich śpioszkach. Tosia już chyba na nie będzie za mała, ale zabieram. I tu jest sukieneczka też, w której ja chodziłam i też bym chciała ubrać jej. Nie wiem tylko, czy ta sukienka... Nie, to jest 80. To będzie dobra latem, wiosną na Tosię. Taka sama, tak samo jak ta. Tutaj ona pewnie metki nie ma, ale pewnie tak samo, bo ona jest w takich samych rozmiarach jak ta. No to akurat na lato będzie super. Tak. No i zabieramy to wszystko ze sobą. Lalkę pokazałaś, tak? Tak. Zabieramy to do Krakowa. Antoninka, proszę, w kołysce, którą mój tata zrobił dla mnie. Dla lalek, słuchajcie, w ogóle. Tata zrobił tą kołyskę taką specjalnie jakby solidniejszą, bo wiedział, że może kiedyś będzie dla mojego dziecka. I zobaczcie, przyjechaliśmy w ostatnim momencie, bo Antoninka, słuchajcie, już prawie za tydzień by się nie zmieściła do tej kołyski, ale jej się bardzo podoba. Szczególnie, że my nie widzieliśmy żadnego naszego leżaczka, piłki, nie ma swojego łóżeczka, ma tylko swoje kocyki, więc zapach swój ma. Ma też kokon, ale no... Baliśmy się trochę, jak to będzie z nią w nowym miejscu u rodziców, natomiast bardzo jej się podoba u dziadków. Tutaj tatuś się buja. I Antoninka szczęśliwa. Siostra mojej mamy ma okrągłe urodziny, piękna liczba, więc ciocia przyjechała do mnie z Krynicy, do Krakowa w środę. Była tam u nas do piątku, no i wczoraj przyjechaliśmy tutaj razem do Łodzi. Spała u nas i jedziemy na imprezę jej urodzinową. A dlaczego przyjechała? Zresztą wy wiecie, bo ja wam niejednokrotnie opowiadałam, że zjadła to zjadła, no bo do umycia jest. A patyczki to można wyrzucić, no. Opowiadałam wam, że moja ciocia od 30 paru lat, mamo, ile ciocia mieszka w Krynicy? 40 prawie, niedługo. 40 lat mieszka w Krynicy, więc blisko mnie, blisko w Krakowie i właśnie przyjechała do nas, żebyśmy ją zabrali prosto do Łodzi na tą imprezę.
Zresztą ja o tej klinice wam niejednokrotnie opowiadałam, bo ja tam się wychowywałam, wszystkie ferie, wakacje, święta, co tam żeśmy spędzali. Ja też nie chodziłam do przedszkola, bo nienawidziłam chodzić do przedszkola i nie wiem w sumie dlaczego. Nie lubiłam, naprawdę. Robiłam kosmiczne zawsze awantury w przedszkolu, jak miałam tam zostać. I wtedy nie było takiego przymusu, żebym musiała chodzić do żłobka czy do przedszkola. Do zerówki trzeba było chodzić, pamiętam. Więc moja babcia świętej pamięci zabierała mnie, pakowała mnie i zabierała mnie. Jechałyśmy do Krynicy 9 godzin autokarem. Jeszcze ja miałam chorobę lokomocyjną, więc wymiotowałam całą drogę. I pamiętam bardzo te podróże. Natomiast uwielbiałam jeździć do Krynicy. Jeździłam tam bardzo chętnie z babcią moją i przesiadywałyśmy tam. Zamiast do przedszkola, to ja się tam wychowywałam. I uwielbiam ten czas. Mam ogrom wspomnień z tego miejsca. Ja tam chodziłam, uczyłam się chodzić. Tam chyba zaczęłam w ogóle chodzić. Mam takie zdjęcia. Chyba one już są, do Krakowa je zabrałam. Jak tam właśnie stawiałam pierwsze kroki, miałam tam pierwsze urodziny. No w ogóle uwielbiam. Kocham Krynicę i wszystkich z Krynicy serdecznie pozdrawiam. A propos zdjęć, to ja właśnie, słuchajcie, wczoraj wieczorem zrobiliśmy sobie taki z rodzinką wieczór oglądania zdjęć. Mama wyjęła za tą pudła wszystkich naszych zdjęć i swoich i naszych z dzieciństwa, nawet takie wiecie, czarno-białe też. I pozabieram troszeczkę do Krakowa, żeby jednak mieć to przy sobie, bo no, dla mnie to jest sentyment. Takie zdjęcie, które mogę wziąć do ręki, namacalne, a nie takie tylko w telefonie. Patrzcie. Właśnie a propos. W Krynicy. Pierwszy mój roczek, czyli Agusia dmucha świeczki z braciszkiem i z mamusią. Proszę, tu Agusia w bereciku, w piaskownicy. Tutaj z tatulkiem. Córeczką tatusia byłam od najmniejszych lat. Pewnie to się też tak będzie miała. Tu moje chrzciny. Co my tu mamy? O, tu jak mieszkałam w Belfaście u mojego brata przez rok po maturze, to właśnie rodzice do nas przyjechali na Boże Narodzenie i tu ich zabraliśmy takie wielkie koło, jak jest w Londynie, to w Belfaście też takie koło mamy. Matko, to był rok 2007. Tu moje przyjaciółki z Sopotu, proszę. Z braciszkiem na chusteczce. Tutaj jakieś święto, chyba Dzień Matki, dawaliśmy kwiaty mamy, więc chyba Dzień Matki. O, z moją siostrą dzisiaj notabene jedziemy do mojej kuzyneczki też, do mojego Gosiaczka, bo mam dla niej prezenty, że moja siostra, kuzynka, jest ze mną, jesteśmy bardzo blisko, jesteśmy bardzo ze sobą związane. Wychowywałyśmy się razem, pomiędzy nami jest niecałe 2 lata różnicy. Ale jest dla mnie ogromnie ważna i traktuję ją jak siostrę i bardzo często też mówię, że moja siostra. Teraz zostaje od was pytania, czy ja mam też siostrę. Nie, nie, to jest moja kuzyna. Moje Stany. Ja byłam w Stanach z moją przyjaciółką Agnieszką. To był 2013 rok. Też zabieram Sopot. Tutaj w ogóle notabene to było po koncercie. No już idę. To było po koncercie Backstreet Boys. Słuchajcie, dla mnie najlepszy koncert chyba na jakikolwiek byłam. Cudownie się bawiłyśmy na tym koncercie. I tu jeszcze na przykład, proszę, komunia mojego brata. Słuchajcie, zobaczcie, czy moja Tosia nie jest podobna do mnie, jak byłam malutka? Chyba troszeczkę jest. A tu proszę, zdjęcia z Lajkonikiem, jak byłam malutka w Krakowie. I kto by wtedy pomyślał, że Kraków stanie się moim miastem docelowym, w którym będę mieszkała z moim mężem i z moim dzieckiem. Tatuś karmi maluszka. Lalinka jest ubrana już pięknie. O matko kochanie, jakaś zdziwiona jestem, strasznie. Mój
kochanie mój, zobacz. I czkaweczka znowu. O Jadziu. Oczywiście, oczywiście. O, o. Ciekawa się złapała. Co to jest? I jesteśmy w Łodzi, kochani. Dzisiaj już jest wtorek, przyjechaliśmy wczoraj po południu. Materiał z Łodzi kończy się na sobocie. Jak pojechaliśmy do mojej kuzynki na kolację, w niedzielę byliśmy u mojej babci, czyli prababci Antoniny. To było bardzo wzruszające, to była chwila, bo no ja nie doczekałam jakby swojej prababci. Moja jedna babcia też umarła, jak miałam 10 lat, więc też byłam malutka. A Antonina doczekała nawet prababcie, więc powiem wam, że jestem wzruszona i dzisiaj na Instagrama dodałam zdjęcie z babcią. Więc jak chcecie zobaczyć, to zapraszam na mój profil na Instagramie. Przepraszam, ale zasłoń w buzi. Powiem wam, że... no i co? No i to było w niedzielę. I wczoraj, w poniedziałek rano wyruszyliśmy z Łodzi, bo Wojtek miał pacjentów, więc musieliśmy wrócić tak na 12 być w Krakowie. I dzisiaj powiem wam, że nosiłam się w ogóle z zamiarem, czy ja wrzucę ten vlog na kanał, bo sytuacja, jaką mamy w ogóle na świecie i sytuacja z Ukrainą, tak jakoś mnie nie napawa do nakręcania vlogów, do dzielenia się, nie wiem, jakimiś radosnymi chwilami, bo też nie chcę, żeby to było źle odebrane. Natomiast no, tutaj też się toczy życie i stwierdziłam po dzisiejszej tam konsultacji z innymi osobami, że wrzucę tego vloga. Mam nadzieję, że on nie będzie odebrany źle i nie będziecie mi pisać w komentarzu, że się świetnie bawiliśmy w Łodzi, jak ludzie umierają zaraz za granicą naszego kraju. Bo to ogólnie jest bardzo ciężka sytuacja i powiem wam, że co tylko wezmę telefon do ręki, to wszystkie artykuły, wszystkie wiadomości, wszyscy na swoich profilach to dodają jakieś aktualizacje, wiadomości, co się dzieje na Ukrainie i to jest straszne i po prostu nie mogę, nawet nie mogę o tym mówić. Skąd mam to się, to jestem milion razy wrażliwsza niż byłam i jak sobie myślę, że mnie miałoby to spotkać, miałabym teraz brać to się na ręce i uciekać z kraju własnego, żeby ratować jej życie. To po prostu... nie, to jest coś... wojna to jest coś, czego się nie da opisać po prostu słowami i mam nadzieję, że to wszystko się zakończy, bo... Ale jestem dumna z nas Polaków, bo jak widzę w internecie, ile jest zbiórek, ile osób pomaga, ile osób niesie chęć w ogóle działania i pomagania Ukraińcom, to jestem bardzo szczęśliwa, że jesteśmy narodem, który w takich sytuacjach potrafi się zebrać do kupy i pomóc. Antoninka, proszę, leży koło mnie. Nie widać cię, kochanie. Leży sobie, odpoczywa, słucha melodyjek. Powiem wam, że bardzo fajny jest ten leżaczek. Ja tu załączam melodyjki. Tutaj sobie pracuję. A tutaj córeczka jest przy mnie. Wrzucam wam tego vloga. Z nadzieją, że kolejny będzie weselszy. I że za chwilę to wszystko się zakończy. Zatem, kochani, trzymajcie się ciepło. Doceniajmy każdy dzień, który jest nam dany przeżyć. Cieszmy się nim, pomagajmy i do zobaczenia w kolejnym vlogu.